Cześć, witajcie. Dzisiaj Fiat 125P albo FSO 125P. Zapraszam. Dzisiaj prezentowany Bandzior, Credence, Kant, jak to brzydko niektórzy o nim mówili w tamtych czasach, czy wiejski sprzęt kaskaderski późnych lat 90. dla młodych ludzi, jest prawie, że w oryginale tu gdzieś, nie gdzieś są takie zaprawki, jak widzicie, coś tu było dubnięte, może ten nosek, ten narożnik gdzieś był delikatnie szturchnięty, tu widać jest takie wcięcie, nawet lakiernik się przyłożył, ale źle dobrał odcień i coś tu widać, ale generalnie ten w oryginale robi na mnie niesamowite wrażenie, bo prezentuje się ślicznie, a jak wiadomo, te wytwory naszej motoryzacji dla mnie bardzo mocno, sentymentalnie, pozytywnie je wspominam, po prostu korodowały, więc rzadko który się do dzisiaj uchował. Dlaczego podchodzę sentymentalnie do dużego Fiata? Mogę o nim mówić duży Fiat, bo tak się w owych czasach o nim mówiło. Wiadomo, że to był Fiat 125P, później FSO. Natomiast potocznie się mówiło na ten samochód duży Fiat, był mały Fiat Maluch, duży Fiat, no i rarytas, czyli Polonez. W 85 roku, gdy byłem w pierwszej klasie, to mój tata kupił dużego Fiata 1300, oczywiście używkę, przesiadając się z Syreny 105 i to dla mnie jako do małego dzieciaka był po prostu niesamowity przeskok jakościowy. Także ten samochód dla mnie zawsze był czymś, dzisiaj bardzo sentymentalnie do nich podchodzę, wręcz łzami się wokół kręci. No fantastyczna motoryzacja, coś w tamtych czasach robiliśmy, robiliśmy Malucha, robiliśmy dużego Fiata, robiliśmy Poloneza, niby były przestarzałe. To była ich wada, dzisiaj powiedzmy, że to była ich cecha, nikt dzisiaj już o tych samochodach z mojego pokolenia tak nie powie, a dzisiaj co robimy? I zero. No i jak tak zostanie? Spójrzcie na te kontrolki. Trzeba się było uczyć, która jest od czego. Tutaj był napis, czy jest napis Prestes. To jest oczywiście kontrolka oleju. Tu jest kontrolka świateł. Tu jest kontrolka od tego, że ręczny hamulec zaciągły, o dziwo ręczny działa, co nie zawsze było oczywistością we Fiacie. A ta pomarańczowa, która miga, to nie, że tutaj miga mi rezerwa. Jak widzicie, jest jeszcze ponad pół baku paliwa. Przed chwilą żeśmy go uruchomili na zimno. Pięknie zamruczał od pierwszego strzału. Tu jest cięgno ssania, które trzeba było pociągnąć. I to jest kontrolka właśnie od tego, że samochód znajduje się na ssaniu. Spójrzcie, on w tej chwili jest po uruchomieniu jakieś 2-3 minuty. Jeszcze sobie delikatnie przebiera. No ale to nie jest wtrysk, tylko pełen gaźnik, mówiąc delikatnie. Więc na gaźniku musi przebierać. Popatrzcie, co się stanie, jak pociągnę ciągnę ssania do końca. Obroty wzrosną, co jest oczywiste dla starszej młodzieży, dla 20-latków to jest nieoczywiste. Oni o ssaniu pewnie nic nie wiedzą. W tej chwili on troszeczkę już pochodził, więc obroty są za wysokie, więc można sobie ręcznie to ssanie, to cięgno ssania lekko wsunąć. Obroty spadną, ale jakbym mu zamknął ssanie, to jeszcze by mi zgasł, więc ta kontrolka, żebyście widzieli, jest od ssania. Teraz tak, tutaj są, jak w każdym samochodzie, przełączniki od kierunków, tu macie kontrolkę od kierunków, a tu jest dźwigienka od świateł długich, jak widzicie w tym momencie. Ona nie była taka niebieska jak we współczesnych, ale taka bardziej wchodząca we fiolet i ta fioletowa kontrolka to były właśnie długie. O, w tym momencie, jak uruchomisz długie, tą dźwigienką, to świeci się ta kontrolka. W tej chwili coś mi zaczął przebierać. Może mogę już zamknąć ssanie. Zamkłem ssanie. No, jeszcze próbuję mi zgasnąć, ale sprawny kierowca, a jeździłem Fiaciorem od pierwszej klasy podstawówki. Nie powinienem tego mówić we współczesnym filmie, bo by mojemu ojcu straszne problemy mogły policja zrobić, ale w tamtych czasach było tak, że wsadzał mnie za kierownicę jeszcze tutaj na swoje kolana i już kierowałem od pierwszej klasy podstawówki Fiaciorem. 1.5 Bandzior Credence Kant, tak brzydko o nich wtedy mówili. Dzisiaj już o tej laleczce nikt tak brzydko nie mówi. 88 rok, taka informacja na tabliczce znamionowej. I to było fajne. W Maluchach, w dużych Fiatach mieliśmy informację, w którym roku samochód został wyprodukowany. Na dzisiaj w współczesnych samochodach takiej informacji nie ma. Później jak sprowadzali z Francji w latach 90. różne rzeczy na zachodnich autach robili. W przypadku naszych samochodów to było oczywiste. Rok był wbity na tabliczce i nie było żadnych niedomówień. 1.5, 75 koni. Nie chcę się rozwodzić. Na temat tych samochodów i tych silników w sieci jest mnóstwo filmów. Pewnie wszystkie informacje zostały przekazane. Coś, o czym może niewielu mówi albo nikt nie mówił, bo nie słyszałem, oglądając kilka filmów o tym samochodzie. Wał korbowy podparty w trzech miejscach i to był błąd. Potrafiło dochodzić do pęknięcia wału. Powinien być podparty w pięciu. Taka wada konstrukcyjna. Dzisiaj to jest cecha, a nie wada. Nie mówimy dzisiaj o wadach tego samochodu. Ten samochód jest piękny, śliczny i on po prostu nie ma wad. Jako były handlarz musicie mi uwierzyć, miałem z ojcem kilkadziesiąt dużych Fiatów i kilkadziesiąt Polonezów. W dużym Fiacie nigdy nam się to nie stało, ale kiedyś w Polonezie niestety w czasie jazdy na wysokich obrotach doszło do pęknięcia wału. Strasznie to bolało finansowo. No i spójrzcie tu, oczywistym jest, że w tamtych czasach nie było siłowników w dużym Fiacie, bo maska otwierana tak jak w starszych BMW-kach i
taki prosty dzyndzelek do podparcia maski, a jak skuteczny. Po prostu sprężynuje nam ładnie, maskę trzymie. Wystarczy to tylko lekko podnieść i uwaga! Ach, i zamknąć tą piękną, czerwoną maskę tego bandziora. Jak nie Fiat normalnie. No widać, że to jest mikroskopijny przebieg tego wozu, bo drzwi zamykają się wręcz idealnie, a tu spójrzcie, jest takie przetarcie lakieru. Widać, że to jest oryginał. Przetarcie, podkład i blacha. Także on w większości jest na oryginale, jak na rok produkcji 88. To niesamowicie się zachował, to ma ile? To ma przecież grubo ponad 30 lat, a w stanie jest wręcz idealnym. Automatyzacja by Fiat, później by FSO. Cięgno do otwierania klapy bagażnika znajduje się przy fotelu kierowcy po jego lewej ręce i spójrzcie, normalnie otwarła się lepiej jak we współczesnych samochodach, gdzie otwierane są elektrycznie, a swoją drogą, jak kogoś nie lubisz, to ustaw go przy tej klapie, jak dostanie w twarz, to na pewno go zaboli. Bagażnik 385 litrów, jak na tamte czasy spory, ktoś kto miał malucha, tam było 100 litrów, to był samochód bez bagażnika, duży Fiat, miał duży bagażnik, dzisiaj ta wartość na nikim nie robi wrażenia, spójrzcie, to ta konserwacja wiecznie żywa, która dzisiaj mi jeszcze brudzi palce, spowodowała, że ten konkretny egzemplarz z roku 88 tak pięknie się zachował. Wlew paliwa niczym nie osłonięty. Młodzi ludzie mogą mieć kontakt z techniką z przeszłości, przynajmniej wiedzą jak wygląda wlew paliwa. Dzisiaj tego nie widać. Opona D90 oryginał z tamtych czasów. Tak wyglądały wtedy opony. Podnośnik. W tamtych czasach mówiło się lewarek do podlewarowania samochodu, gdybyś przebił koło, czego nie życzymy. Podłużnice, to wszystko tu wygląda jak fabryka i wszędzie dookoła ta wiecznie żywa konserwacja, która strasznie brudzi, ale to właśnie dzięki niej ten egzemplarz tak pięknie się zachował. Przecież to jest już ile? 34 lata, on jest w stanie idealnym. To są prywatne rzeczy właściciela, samochód często włożył młode pary do ślubu, więc niech one tu zostaną, nie chcę się do nich odnosić. Początkowe wersje produkcyjne z końca lat 60. miały tutaj zamek zamykany na kluczyk, wyglądało to nieestetycznie. Później jeszcze bardziej nieestetycznie wyglądało takie wgłębienie po tym zamku. Później wreszcie poszli po rozum do głowy i zrobili klapę jednolicie płaską. I tak ona się prezentuje zdecydowanie najładniej. Ten kolor Ferrari robi na mnie mega wrażenie. Ach, jak pięknie się zamkła. Stowarzyszenie Zajezdnia Konin, którego członkiem honorowym jest pan Janusz, właściciel Fiata, któremu bardzo serdecznie dziękuję mi za udostępnienie go do recenzji. Polecam to stowarzyszenie. Fajni ludzie, fajne samochody z czasów PRL-u. Made in Poland. Niesamowicie cenna informacja. Coś wtedy robiliśmy, okazuje się. Pamiętaj, kto nie smaruje, nie jedzie. Górnolotne hasła i pamiętaj, że urodziłeś się bez części zapasowych. Takie hasła wtedy dominowały i one były jak najbardziej prawdziwe. No i u Nitra świetny sprzęt, to był nasz rodzimy pionier. No, robiliśmy coś. Dzisiaj co robimy? No nic. I centrala paliw naftowych, czyli dzisiejszy Orlen. Coś pan nalej, inaczej mówiąc, musiałeś tym samochodem często jeździć na stację, bo one sobie lubiały nieźle popić, jak dawałeś w pedał, więc takie logo na tych samochodach nieodzowne. Pas tradycyjny z indywidualnym zapinaniem. Były też takie pasy z takim dziwną spinką i tutaj taki pałągowaty pręt wystawał, gdzie się i kierowca, i pasażer wpinał w jedno. Tu już są pasy osobne, nie są jeszcze bezwładnościowe, ale każdy ma już swoje zapinanie. Kontrolki na zapłonie. Ciśnienie oleju, pres, ładowanie. Gdy uruchomisz, ale odstrzała zamruczał. Fantastyczny ten samochód. Od razu obydwie zgasły. Włącznik świateł, postój, krótkie. Mamy krótkie i możemy ruszać w drogę. No, zapalniczka w tamtych czasach, wiadomo. Tutaj mamy takie suwaki od regulacji ogrzewania nawiewów. Tutaj mamy dmuchawę, pierwszy stopień, drugi stopień. Notabene bardziej hałasuje, aniżeli dmucha, ale już po małej chwili na pokładzie nam się zrobiło ciepło. Nie wiem, czy uruchomić ją na pierwszy stopień, żeby nam nie parowały szyby. No nie, będzie taki hałas, że nie będziemy mnie słychać. Dobra, lepiej ją wyłączę. Pomimo, że 88 rok to nie ma obrotomierza, wiele wersji wcześniejszych miało tutaj obrotomierz, który był oryginalny, a wyglądał jak akcesoryjny, takie niefortunne miejsce. Kierowca jak koncentrował się na jeździe, to musiał uciekać wzrokiem, żeby widzieć, jakie są aktualne obroty, ale mimo to fajnie gdyby był. To jest wersja z 88 roku, więc już go nie ma. W przypadku Fiatów to było tak, że im nowsza wersja, tym bardziej bieda edition. Nie wiem, czy to już był kryzys końca lat 80., krótko przed upadkiem systemu. W każdym razie wcześniejsze wersje miały obrotomierz, ten obrotomierza nie ma. Nie mówię dzisiaj nic o materiałach, bo ich cecha jest taka, że dotrwałe do dnia dzisiejszego, nie są tutaj nawet spękane. Tu nawet w tym miejscu jest miękko, tu dookoła wszędzie jest twardo. Tutaj taka półeczka, jak widzicie. Często uderzałem tutaj jako młody chłopak już nogą, jak ojciec jeździł dużym Fiatem, a siedziałem z przodu. Nie było to najlepsze rozwiązanie ergonomiczne, ale praktyczne. Przed pasażerem znajdował się schowek i to, co w PRL-u było towarem deficytowym, zawsze w tym schowku musiało się znajdować.
Kierownica do dzisiaj jest fajna, te starsze wiadomo z tych pierwszych wersji to nieco miały tutaj inny kształt, miały tutaj taki pierścień srebrny, ale to były starsze modele, te nowsze już miały taką. Materiały na boczku drzwi chyba lepsze były w MR-ze 75 aniżeli później w latach 80. To tutaj taka już była powiedzmy bardziej oszczędnościowa wersja, ale ich cecha jest taka, że dotrwały do dzisiaj. Taki fajny Sky, ach, o zapaszku PRL-u, nie chcę ich w żaden sposób krytykować. Tutaj taka półka, gdzie zmieści się smartfon. Producent tego samochodu w życiu nie wiedział, że w przyszłości będą smartfony, a półkę na smartfona zrobił popielniczka w tamtych czasach, zresztą do dzisiaj. Znaczy umieszczona tak, żebyś sobie mógł jarać w czasie jazdy, ja osobiście nie palę. Ergonomiczny dostęp do popielniczki niesamowicie. Zapalniczka, dzisiaj przecież nie ma zapalniczek, palenie jest B. I niech tak zostanie. Fajny samochód, no to tam. Ja go w żaden sposób tu nie skrytykuję za jakość materiału, wręcz przeciwnie. To, że one po 34 latach nie są zniszczone, to dobrze o nich świadczy. I jadę. Czuję się, jakbym co najmniej jechał S-ką normalnie. W116 albo W126. Oczywiście nie porównujmy tych samochodów. Nic nie pozwoli, żebym skrytykował dużego Fiata. Spójrzcie na pasek szczęścia. Czy termometr szczęścia. 30 na godzinę. W kolorze Ferrari. Uwaga, próg zwalniający. Dzwonię do 20. Oj, no to W126 na pewno nie było. Dobra, już więcej nie porównuję tych samochodów. Pasek szczęścia rośnie, jestem w terenie zabudowanym. Trójeczka i jadę. Nie no, fenomenalnie. I ten dźwięk tej jednostki napędowej pod maską. Trochę szybko zapiłem piątkę. Piątki tu nie ma, czwórkę. 50 na godzinę jestem na czwórce, właśnie piątki tu brakuje. Skrzynia łamana. Starsze modele tego nie miały. Te nowsze już miały tak zwaną skrzynię łamaną. To już były droższe na giełdzie w latach 90. Ale tu szybko grzeje. Jasny glint. Troszkę mu tu zmniejszę. Bo już tu w środku nie idzie wysiedzieć. Grzeje jak piec. W tym jest podobny do S-ki. Ale miałem więcej go nie porównywać. Przepraszam. Strasznie sentymentalny odcinek. Brak wspomagania. Ale u mnie banan na twarzy. Świaciar nie miał wspomagania fabrycznego. Troszkę mnie tutaj prowadza. Delikatnie tańczy mi po jezdni. Ale nie będę go krytykował, nie wiem co jest przyczyną tego. Samochód generalnie stoi, od nowości jeździł nim pan Marian, który go odebrał w salonie w roku 88. Pozdrawiamy. Pan Marian jest już starszą młodzieżą, ale do dzisiaj cieszy się dobrym zdrowiem i to jest najważniejsze. Później kupił go pan Janusz tylko po to, żeby zachować go do potomnych i ten samochód pokonuje w ciągu roku tylko kilkaset kilometrów, biorąc udział w jakimś zlocie, czy wioząc młodą parę do ślubu i to jeszcze tylko generalnie blisko, gdzieś tutaj okolic Konina, żeby mu nie nabijać kilometrów. 72 084 to jego aktualny przebieg. Musicie mi uwierzyć na słowo, jest to pełna historia tego samochodu znana, aczkolwiek co, kiedy było przy nim robione, tego dokładnie nie pamiętają, bo nie zapisywali. Tutaj jak wiadomo nie trzeba było cofać liczników, bo licznik był do 100 tysięcy i to może być 172, 272, nie. Akurat w tym konkretnym egzemplarzu jest to 72 tysiące kilometrów. I on po prostu tak ma. I spójrzcie jeszcze przez przednią szybę, notabene pionowego startu, stąd nazwa kredens tego wozu. Jak pięknie wygląda lakier Ferrari na masce. To jest jedyna wspólna cecha z Ferrari, to lakier. No i wcześniej to, że Ferrari jest powiązane z Fiatem, tak samo jak FSO było powiązane z Fiatem poprzez zakup licencji do produkcji tego wozu. No i jestem fiaciorem na autostradzie, bo wtedy się mówi o duży Fiat albo fiacior. I spójrzcie na pasek szczęścia, czy na termometr szczęścia. Wariat mnie wyprzedził prawą stroną, po prostu wariat, ale on nie wie, czym ja jadę. Tu absolutnie nie będzie wyciskania soków, bo nie po to ten samochód został zakupiony przez pana Janusza, żebym mu dzisiaj go katował. Jestem na czwartym biegu, brakuje piątki, hałas niesamowity. Termometr szczęścia na 90 i cieszę się życiem. Nie chcę przedłużać filmu, o tym samochodzie powiedziano już pewnie wszystko, ale w roku 73 kilku panów znanych rajdowców, pan Zasada, Varicella, Jaroszewicz i jeszcze paru innych, których nazwisk nie wszystkie pamiętam, ale wszystkim im gratuluję, tym samochodem pobili rekord świata w jeździe ciągłej na 25 tysięcy kilometrów, 25 tysięcy mil, 50 tysięcy kilometrów jadąc jazdą ciągłą. Średnia prędkość wtedy to 138,08 km na godzinę. Dzisiaj się nawet nie zbliża do tej prędkości chwilowo. Nie wiem tylko jednej rzeczy, czy oni to podali z 25 tysięcy, czy z 50, tego nie wiem, jak ktoś z widzów wie, to proszę, niech napisze w komentarzu, ale 138,08 średnia przyprawiała wtedy o ból głowy, mnie dzisiaj nawet przyprawiało o ból głowy, jak pomyślę, że duży Fiat mógł tyle mieć średnią prędkość. Oczywiście to był Fiat na pewno niestandardowy, tam była inna skrzynia biegów, wiele innych modyfikacji, specjalnie wyselekcjonowane materiały do budowy tego Fiata zostały użyte. Ale Fiat to 125P, to 125P.
Byliśmy dumni w owych czasach, a dzisiaj co? Dzisiaj pobijemy prędkość światła i zerą, tak. Moje niedoczekanie. Ale autostrada to nienaturalne środowisko dużego Fiata. W dzisiejszych czasach brak piątki, choćby w tym egzemplarzu. Poza tym to jest samochód, który ma się zachować do potomnych, a nie po to, żeby go tutaj mocno dusić, więc zjeżdżamy z autostrady. I cały czas frajda, cały czas się cieszę, że mogę nim jeździć. I ten zapach. Gdyby tylko kamera mogła oddać zapach PRL-u. Ach, to był wspaniały zapach w dużym Fiacie, tych materiałów użytych do budowy. Perforowana podsufitka, taka skajka, albo dziurkowana, nie wiem, zwał jak chciał, dzisiaj należy powiedzieć perforowana. No materiały, których dzisiaj się już nie spotyka, podchodzę do nich z sentymentem, wierzcie mi, jestem zachwycony, że mogę sobie taką furą pojeździć. Może powiem jeszcze jedną ciekawostkę. Oglądałem kilka filmików o dużym Fiacie na YouTubie, ale w żadnym filmiku tego nie słyszałem, więc może tego nie wiecie. Ci, co wiedzą, to po prostu się powtórzę. Gdy ówczesny premier PRL-u, gdy z końca lat 60. pan Cyrankiewicz, nie wiem, nie znam, nie żyje od wielu lat, dokonywał jazdy próbnej włoskim 125, to zahaczył gdzieś miską olejową o jakiś tam wystający kamień, jadąc gdzieś po dziurach i uszkodził tą miskę olejową. Doszło do wycieku oleju. Stąd pierwsza modyfikacja, jaka była w naszym polskim wytworze 125 z literą P, to było to, że miska osłonięta była dwoma płaskownikami. Każdy, kto się schylał pod dużego Fiata, czy był w kanale pod dużym Fiatem, zauważył, że wzdłuż podwozia chronią miskę olejową dwa płaskowniki i to była nasza pierwsza modyfikacja w dużym Fiacie. Spójrzcie, jaki jest hałas we Fiaciorze. Termometr szczęścia dochodzi do stówy. Silnik chce wyskoczyć z ramy, ja już milknę. Jak widzieliście, po ustabilizowaniu prędkości 76 dB w trakcie przyspieszania było nieco gorzej, ale nie chcę go dalej cisnąć do 120, czy tym bardziej do 140. Po prostu zbyt cenny to egzemplarz, żeby go katować, a brak piątego biegu wiadomo powoduje, że te obroty rosną dość mocno. Także 76 dB jak na nowe czasy to jest cecha tego samochodu. Nikt przecież nie narzekał w dużym Fiacie, że było głośno. No co, w czasach swojej świetności, a więc w latach 70. duży Fiat to było coś i dzisiaj znów to jest coś. Jeśli tak zadbany, piękny egzemplarz jak ten, to jest naprawdę coś, to już jest prawdziwy, poszukiwany klasyk. Pan Janusz nie zamierza się z nim rozstawać. Za chwilę wsiądzie tu mój zmiennik, żeby się nim przejechać, bo Bartek nie miał okazji nigdy takim wozem jechać. A jak wiadomo, ten samochód to także wspaniały serial nieodżałowanego pana Barei zmiennicy z numerem bocznym 1313. Świetny samochód, produkowany w wielu krajach. Gdzieś tam w Kolumbii montowany, w Egipcie, sprzedawany na 80 rynkach całego świata, w Australii, w Indonezji. Czy to oznacza, że my kiedyś byliśmy potęgą motoryzacyjną? Pewnie potęgą nie, ale coś produkowaliśmy, powtarzam się. Dzisiaj niestety made in Poland, nie mamy nic. I to mnie, fana polskiej motoryzacji, bardzo smuci. Dziękuję za uwagę, dziękuję panie Januszu za udostępnienie mi tego samochodu. Idę sobie popłakać i do następnego, cześć.